Serdecznie, Dzisiaj chciałem wrócić do tematu Peżoota Szczeny, którego Andrzej Żuromski i akcja to pomówieniem nadal bronią. Wszyscy oficjalnie wiemy, kim jest Szczena, gdzie siedział, za co siedział, ale Andrzej do tego nie dąży, do wyjaśnienia tej sprawy. On woli pomawiać tylko sławnych i takim ludzi, takich ludzi, którzy może zniszczyć życie. Bo chyba nic prostszego niż poprosić Szczenę o papiery i je pokazać, a nie powiedzieć ja widziałem, ja widziałem, bo na bank nie widziałeś. I moje takie pytanie, czy takiemu gitowi jak Andrzej Żuromski wypada się pokazywać z frotką do wycierania jaj, bo wszyscy wiemy, że na biału łęce Szczena robił za y, łaźniowego razem z grabarzem. No ale Andrzeju, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jak popierasz Peżota. Też jesteś pieszotem. Wiem, że robisz to dla pieniędzy i Marcin Najman zakazał Ci go gonić, bo straciłby na tym wizerunek VIP MMA, czy tam MMA VIP. Tyle na ich temat, a teraz zapraszam Was na jutrzejszy live na kanale Człowiek Maska, czyli Atak Wyjaśniaczy, część druga. Tyle na dziś ode mnie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!